Tylko jak to teraz zrobić na tak? Ale się wsadziłem na minę. Nikt mnie nie pytał, nikt mnie nie prosił, a mi się zachciało. Kto jest z Wojtkiem? Niech ten niech skacze. Kto jest z Wojtkiem? Ten niech skacze. Kto jest z Wojtkiem? Ten niech skacze. Jeszcze raz. No i zaraz będzie cieplej. No, proszę bardzo. Mogę? Przed nami wyjątkowa osoba, młody duch, młody głos. Weronika. Polacy! Młodzieży! Wiecie, jak jest ważny wasz głos dzisiaj, tutaj, w Polsce? Czy widzicie, co robią z waszymi rówieśnikami, z waszymi dziećmi, media? Przyklejają im plakietkę lewicowej wrażliwości. Zakrywają miłością do jednej strony wojny, a pragną rzezi drugiej strony. Co to ma być? Co to ma być? Korporacje są jak kameleon. Z jednej strony wspierają barwami narodowymi Ukrainę. A z drugiej korporacje te takie, firmy takie jak Sinsay, tak jak KFC, Hasbro, Kinder, dalej są we wrogim państwie tego narodu. Te są w konflikcie zbrojnym. Mówią, że to my jesteśmy w bańce informacyjnej, że to wschód jest w bańce informacyjnej. A jaki jest zachód? To jest taka wielka przestrzeń, wiecie? Jak oddalicie się za daleko? Zobaczycie mur! Zobaczycie tam wszystko! Zobaczycie mokry zbudowany z krwi i kości tych, którzy chcą wolności, którzy chcą prawdy na postumentach! Brawo! Pamiętajcie! Serce, dobrze. Zobaczcie, co robią z waszymi dziećmi, z młodzieżą, co robią na zachodzie. Zobaczcie, jak się zachowują tam ci ludzie. Widzieliście, byliście kiedyś w Berlinie może na przykład. Jak ci ludzie, jak ci młodzież, ubrana w takie subkultury, siedzi na tych materacach zaszczanych i krzyczy hasła wojenne. Takie jak, pamiętacie to hasło wojenne w 1943-1944, kiedy mordowali nas, Polaków. Takie hasła. Właśnie one, które niszczą naród polski. To nie jest interes narodu polskiego. To jest interes Zachodu. Dlaczego my działamy w interesie Zachodu, a nie w naszym interesie? Zastanówcie się. To wasze dzieci mogą być kiedyś jak oni. Chcecie tego? Chcecie tego? Nie! 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 To nie jest nasza wojna. To nie jest nasza wojna. Oni chcą krwawej rzezi. Oni chcą igrzysk. Zachód chce igrzysk. Zachód tego chce właśnie. A my chcemy pokoju. Chcemy pokoju. To nie jest nasza wojna. To rządy wywołują tę wojnę. Imperialiści. Niezależnie, czy to jest Putin, czy to jest Biden, czy to jest Vucic. Niezależnie, czy to jest małe państwo na Bałkanach jak Kosowo. Niezależnie, czy to jest Ukraina. My chcemy pokoju. Dzięki! Dziękujemy, Weronika! Brawo! A teraz proszę Darka Bacę, Kamerastwo Lubelskie. Czołem Wielkiej Polsce! Nie wiem, tyle było fajnych przedmówców przede mną. Miałem wam powiedzieć swój życiorys, bo trochę przeżyłem, ale powiem wam jedną rzecz. Jako dzieciak miałem całe osiedle dla siebie. Dzisiaj widzę, osiedla są pozamykane. Przeżyłem lata 80., kiedy tworzyła się Solidarność. 10-milionowy ruch został wytępiony, zniszczony przez grupkę ludzi. Daliśmy się. Teraz stoimy tutaj. Zobaczcie, że globaliści
już od dłuższego czasu próbują doprowadzić Polskę do jakichś rozrób, żebyśmy wyszli na ulicę, wybijali szyby, okna, niszczyli samochody. Wszędzie to się dzieje na zachodzie. Polska się nie poddała. I tym bardziej nie poddamy się teraz do wojny. Bądźmy Polakami. Chwała wielkiej, narodowej, bogatej Polsce. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć wrogom Polaków. Śmierć, śmierć, śmierć. A Polakom życie, życie w dobrobycie. Życie, życie w dobrobycie. Och, nasz Baco, pierdzielicie, pięknie aż się słuchać chce. A jak Baco wali w ten bęben, to słuchajcie, teraz wystąpi przed nami dziewczyna wyjątkowa, ale właśnie, wiecie, takie wydarzenia też czasami charakteryzują się tym, że żyją własnym życiem. I właśnie dostałem informację, która nam umknęła. Zobaczcie, jak ważna jest w kontekście tego, o czym się dzisiaj mówimy, gdzie się spotkaliśmy. Taki raport z 23 grudnia. Polska, podobnie jak 51 innych państw, w tym wszyscy członkowie Unii Europejskiej, zagłosowali, uwaga, przeciw rezolucji ONZ potępiającej nazizm. Czyli my wyzywani jesteśmy od nazistów, Rosjanie są wyzywani od nazistów. Wiele nacji, które są przeciwko aktualnej wojnie, wyzywani są od nazistów, a cała Rada ONZ to potępia. To są hipokryci, to jest kpina. Również to zrobili przedstawiciele państwa polskiego, w tym przedstawiciele PiS-u. Taka rezolucja nie przeszła, między innymi głosami tych, którzy nazywają Putina nazistą. To jest hańba. To jest hańba. Właśnie takie rzeczy to jest hańba. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Już my nie wiemy, kim być, bądźmy odważni. W ostatecznym rozrachunku jedynie to się liczy. I przed nami wyjątkowa, odważna, twarda wiedźma, wiedunka, Kasia Taryska. Czołem wielkiej narodowej Polsce. Czołem Polki, Polacy. Czołem kamraci, kamratki. Czołem kamraciątka. Dzisiaj już padło stąd wiele słów i mam wrażenie, że powiedziane zostało wszystko. Powiem wam dzisiaj tyle. Jestem Polką. Jestem matką, jestem córką, jestem żoną. Jestem potomkinią cudem ocalałych z rzezi wołyńskiej. Moja babcia w wieku 20 paru lat z dwójką maleńkich dzieci, dwójtrzyletnimi chłopcami, uciekała z Wołynia przed oprawcami. Ocalała tylko i wyłącznie dlatego, że przyszła do niej koleżanka, Ukrainka. Równie młoda dziewczyna ją ostrzegła. Ostrzegła ją, bo u niej w domu zbierali się banderowcy i umawiali, gdzie po kolei będą mordować. Na szczęście babcia mieszkała w drugim końcu wsi i do niej chcieli przyjść na końcu. Wiecie, młoda dziewczyna bez męża, mąż na wojnie już w tym czasie, więc była bezbronna. Młoda, zgrabna, piękna kobieta. Babcia uciekła. Szła piechotą przez bagna, lasy, bała się wyjść na drogę. Dobre wskazówki dostała od tej Ukrainki, bo pewnie by nie przeżyła. Musiała zdobywać żywność gdzieś po wsiach. Widziała te spalone wsie, widziała pomordowanych Polaków. Jej dzieci widziały, dzieci ponadziewane na sztachety. Powiedzcie mi, czy normalny naród, czy normalni ludzie są w stanie do takiego bestialstwa? To, co działo się na Ukrainie w 1942 roku, 1943, aż do 1947, to tego nie robili ludzie. Babcia z łzami w oczach opowiadała mi, byłam już dorosłą osobą, młodą dziewczyną też, z łzami w oczach mówiła, to nie byli ludzie, to były demony, wcielone demony. Nie chciejcie nigdy tam wracać, nie chciejcie powrotu, nie chciejcie tej ziemi. I ja za nią dzisiaj powtarzam i powtarzam to do was i mówię głośno. Nie chciejmy żadnego, nawet kawałka, fragmentu tej ukraińskiej ziemi. Nie chcemy wojny, nie chcemy przeżywać tego, co ludzie przeżywali wówczas. Dziadek, mąż mojej babci, ojciec mojego ojca, był na froncie.
niestety wylądował w Buchenwaldzie, z Buchenwaldu został przeniesiony do Sachsenhausen. Tam był poddawany eksperymentom. Kiedy wrócił po wojnie, dzieci go nie znały, ale babcia, żona go nie poznała. Poszedł młody człowiek, wrócił wrak, wrak człowieka. Po paru latach zmarł niestety. Został zamęczony. Kochani, nie chciejmy wojny. Nigdy w życiu. To od nas zależy, od nas zwykłych ludzi. Rozkazy wydaje generalicja, wydają przywódcy, wydają rządy, ale to my, zwykli ludzie, mamy iść i się bić. Mamy się mordować. Jeżeli każdy człowiek, każdy żołnierz odłoży broń, nie podniesie jej na swojego brata, wojny nie będzie. Przywódcy nie biją się, to biją się ludzie, zwykli obywatele. Kochani, budźcie się. Błagam was, budźcie się wszyscy. Mamy żyć w pokoju. Niech nigdy więcej nie powtórzy się koszmar wojenny, który przeszedł przez Europę od 1939 roku. Jesteśmy cały czas pod okupacją. Tak naprawdę nigdy Polska nie odzyskała niepodległości. Dzisiaj nadchodzi nasz czas. Dzisiaj w sposób pokojowy. Tak jak tylko my, Polacy, Słowianie potrafimy, zaprowadzimy pokój na całym świecie. Ja w to gorąco wierzę. Dlatego, że jest nas coraz więcej. Jesteśmy tu razem, obok siebie. A Polacy mają wyjątkowego ducha. I tego ducha budźmy. Kontaktujmy się z nim. Zobaczcie wokół siebie. Przytulcie jeden drugiego. Dogadujcie się, rozmawiajcie. Przestańmy się kłócić, przestańmy się żreć. A donosiciele niech zdychają. Was. Trzymajcie swoje dzieci, pilnujcie swoich dzieci, nie pozwólcie im pójść na front. Ja mam syna, 27-letniego. Nigdy w życiu nie chciałabym, żeby poszedł walczyć, aby ginął. Jeżeli mamy bronić, to tylko swojej ziemi. Polski żołnierzu, nie pozwól się wysłać gdzieś poza granicę tego kraju. Nie zgadzam się na rozbrajanie. Polska ma być bogata, zasobna, ale też silnie uzbrojona. Polacy mają umieć się bronić. Powinniśmy być szkoleni. Nasza armia powinna być silna. Nie jesteśmy biednym państwem, ale niestety robi się z nas biedaków i ogłupia się nas. Wszyscy rodzice, którzy macie małe dzieci, pilnujcie ich. Nie pozwalajcie siedzieć bezmyślnie przed internetem, bez żadnego nadzoru. Nie pozwalajcie oglądać bajek, które są kretyńskie. Chociażby ostatnio Marcin nam pokazał w programie Scooby-Doo. Nie wiem, czy widzieliście. Jeżeli nie, to przyjrzyjcie się. Przyjrzyjcie się symbolom Disneya. Co tam jest umieszczone? To jest wojna globalna, wojna imperialistów, korporacji przeciwko ludzkości. Nie dajmy się, kochani, kochajmy się, po prostu kochajmy się, szanujmy się i bądźmy jeden przy drugim. To nie nasza wojna! Śmierć wrogom Polski! Śmierć! Życie dla Polski i Polaków! Dziękuję. Szanowni Państwo, któż nam tak pięknie nie zadba o życie, jak prawdziwi lekarze, dla których najważniejsze jest to, co wynieśli z tej nauki, dbałość o człowieka, a nie interes Big Pharmy. I z nami jest taki człowiek. Doktor Sokołowska, dobry wieczór. Dobry wieczór, serdecznie wszystkich witam w
takim ponadnarodowym duchu wolności, zdrowia, życia i ciepłego domu, dachu nad głową. Wszyscy wiemy, że mamy bezdomnych, że młodzi ludzie nie mają na mieszkania. My wszyscy chcemy ciepłego domu. Wyobraźmy sobie, co by to było, gdyby nawet część tych domów, które są, które stoją, uległa zgruzowaniu. Nie dla wojny, tak dla pokoju. Dziękuję. Nie dla wojny, tak dla pokoju. Dziękujemy. Dziękujemy uprzejmie. A my, kamraci, nawet jeśli stoimy w miejscu, maszerujemy. To my, to my, kamraci, to my, to my, kamraci. Maszeruję jak kamraci i Polacy, bo idziemy w słusznej sprawie. Idziemy w sprawie pokoju. Zawsze będziemy w tej sprawie szli do przodu. To jest temat, który nie pozostaje niewzruszony. Michał, skoro mówimy o niewzruszonych, to kto niewzruszony przed nami? A teraz proszę o głos przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia, człowieka, na którym można polegać jak na Zawiszy. Zbyszek, Wolne Wilki Warszawy. Polacy, rodacy, kamraci, mam trzy krótkie, może takie średnie zdania, jeśli chodzi o długość. Na początku o wojnie tylko ślepiec nie zauważa tak oczywistej prawdy, że narody byłego Związku Radzieckiego są na siebie napuszczane i to w obcych interesach. Ukraińcy i Rosjanie. Przecież my mówi się prawie tym samym językiem. I należy to rozumieć dwojako, ponieważ są one do siebie bardzo podobne. A Ukraińcy, o ile dobrze wiem, mówią w znakomitej większości językiem rosyjskim. Macie także podobną religię. Macie ze sobą tyle lat wspólnego państwa. To tylko niektóre ważne wspólne elementy. Rozejrzyjcie się z uwagą wokoło, a zobaczycie, kto wam to całe nieszczęście robi. My Polacy, rodacy, kamraci, wierzymy w waszą nieprzeciętną inteligencję. Nie zawiedźcie nas! I drugie, trochę o naszych oszczercach i przeciwnikach politycznych. Otóż złodziej zawsze będzie krzyczał łapać złodzieja. Dlatego tak nas wyzywają od faszystów, a sami stosują metody ściśle faszystowskie w stosunku do swoich przeciwników. Oni nawet chyba nie wiedzą, co to oznacza faszyzm. Warto by ich przeegzaminować. Kiedyś, za jeszcze tak zwanych dobrych czasów, robił to skutecznie Stanisław Michalkiewicz w polskiej telewizji na oczach całej Polski, ośmieszając tych nieuków i dyletantów. Teraz już go tam nie zapraszają. Wyzywają nas też od ruskich agentów, a sami najprawdopodobniej są agentami, jak nie niemieckimi, to amerykańskimi, albo izraelskimi. O innych nie wspomnę. Także wyzywają nas od homofobów, a sami nie tolerują, i to w zdecydowany sposób, innych poglądów i zachowań. Też to tak zwana filozofia Kalego. Ale czego żądać od nieuków, którzy na przykład nie znają poprawnej definicji tolerancji? Można by ich intelektualne ubytki wymieniać długo. Szkoda czasu. Jak to dobrze, że są po drugiej stronie barykady.
I trzecia sprawa. Sprawa Wojciecha Olszańskiego. Chodzi o jego uwięzienie za słowa po kapturowym sądzie. To jest zbrodnia sądowa, a zbrodniarzy należy ukarać. Szczególnie za bezprawne pozbawienie wolności. Jednego z największych praw przynależnych każdemu człowiekowi. Odmawiano nam tych praw. Nie tylko w tym przypadku. Mówi nam o tym ksiądz profesor Tadeusz Gost w swoich kazaniach i pięknych mowach. Żądamy ujawnienia nazwisk potencjalnych przestępców sądowych, a także tych z prokuratury. To są tylko urzędnicy państwowi, nieźle sobie funkcjonujący z naszych podatków. Jak wyjdą z tych swoich urzędów i zdejmą te swoje śmieszne, średniowieczne lachy, i to jest cytat, to dopiero wtedy będą nam równi. W tych urzędach my jesteśmy suwerenami, a oni tylko urzędnikami swojej pracy. Żądamy, by postępowali zgodnie z prawem i ujawnili to, kto im kazał łamać to prawo, jeżeli tak było. A może są tylko niekompetentni? Bo wiecie, jest takie proste pytanie. Ile jest Warella? 4. Tak odpowie normalny człowiek. A jak oni na to reagują? Zadają bezczelnie pytanie. A ile ma być? A ile ma być? Rozumiecie? A ile można stracić? Czołem wielkiej narodowej Polsce! Śmierć wrogom ojczyzny! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polaków! Śmierć, śmierć, śmierć! Śmierć wrogom Polski! Śmierć, śmierć, śmierć! Dziękuję! Miłego wieczoru! Dziękujemy! Szanowni rodacy! Zawsze na miejscu! Zawsze we właściwym miejscu! Właśnie, zawsze z właściwym komentarzem! Zawsze zwarty i gotowy! Dokładne przeciwieństwo tych, którzy kłamią, jątrzą i manipulują! Zawsze czujny! Marek Czujny z redakcji Czujny! Czołem kamraci, czołem Polacy, czołem Wielkiej Polsce! Kochani, ci sami, którzy przez ponad już 2 lata wmawiali nam, że to wszystko dla naszego, waszego zdrowia, że to zrujnowanie gospodarki to jest po to, żebyśmy wszyscy przeżyli. Ci sami, którzy doprowadzili do ruiny, ci sami, którzy doprowadzili do tego, że ludzie w Piotrkowie Trybunalskim z płaczem, z niepewnością, zastraszeni mówią, że są już głodni, ponieważ tak mocno wzrosły rachunki za ogrzewanie. To są koszty nieodpowiedzialnych działań. To są koszty osób, które konsekwentnie na zlecenie globalistów doprowadzają nasz naród do upadku. Wiemy doskonale, jaki jest plan, ponieważ dali się nagrać. Planem jest miska ryżu i wojna, która ma odwrócić naszą kolejną uwagę. To nie jest nasza wojna oczywiście, ona ma odwrócić odwagę do tego, że doprowadzili nasz naród do ruiny. I pamiętajmy, wiemy doskonale, zresztą tu było to mówione, oni chcą nam tu najpewniej zaprowadzić ukropolin. A tu jest Polska, a nie Ukraina!